Dawno temu utworzyłem paper wallet na bitadres.org i dla bezpieczeństwa zabezpieczyłem sobie go, zaszyfrowałem sobie go hasłem BIP38. Jest to bardzo dobre zabezpieczenie, jednak zapomniałem tego hasła. Czy moje bitcoiny są nie do odzyskania? Wcale nie. Brawo, udało się. Znaleźliśmy hasło BIP38 do naszego portfela. Tego dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam nas teraz przedstawiają Cześć ponownie Karol z tej strony i dzisiaj wam pokażę prostą i skuteczną metodę jak odszyfrować hasło BIP38 do naszego paper walletu Bitcoina. Teraz już mało kto tego używa. Było to używane bardzo często dawno temu. Teraz wszyscy raczej korzystają z Ledger'a. Ale jest wiele osób, które jeszcze te hasła mają i bez tego hasła nie mamy dostępu do swojego portfela i nic nie możemy z niego wypłacić, ale wpłacać nadal możemy, jak to z reguły w świecie kryptowalut bywa. Ale co to jest to szyfrowanie BIP38? Jest to Bitcoin Improvement Proposal 38, czyli BIP38. Jest zaawansowaną opcją dodatkowego szyfrowania klucza prywatnego za pomocą dodatkowego, dowolnie zdefiniowanego hasła przez użytkownika. Dzięki temu, w przypadku gdy Twój portfel zostanie skradziony lub zapisany w Twoim komputerze, klucz prywatny zostanie wykradziony, wówczas. Złodziej nadal nie ma do niego dostępu, gdyż podczas importu portfela dodatkowo wymagane będzie podanie hasła deszyfrującego w celu uzyskania dostępu do twojego rzeczywistego klucza prywatnego w formacie WIF, czyli Wallet Import Format. Jest to bardzo dobre zabezpieczenie i najczęstszą witryną i chyba najbardziej bezpieczną, na której jest to stosowane, jest to właśnie bitadres.org. A jak to działa w praktyce, to opowiem za chwilę. Zanim zaczniemy, to oczywiście, tak jak zawsze, pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. I ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. To Wy jesteście odpowiedzialni za swoje inwestycje. Dodatkowo, jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik kryptowaluty dla początkujących który pomoże ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku swojej edukacji. A jeżeli nie masz jeszcze kont na giełdach takich jak BitBay, niegdyś polskie giełdzie kryptowalut, Binance czy Kanga, to zapraszam Cię w miejscu na opis pod każdym filmem, znajdziesz linki do takich właśnie giełd. Oraz, jeżeli spodobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. I zobaczmy teraz, jak działa w praktyce zabezpieczenie BIP38. Wchodzimy sobie na stronę bitadres.org. Tu musimy poruszać myszką, żeby nam się załadowały wszystkie portfele. Możemy sobie utworzyć nowy paper Wallet i zabezpiecz hasłem BIP38. Tu wpisujemy dowolne znaki, dowolną ilość znaków. Cokolwiek chcemy tu wpisać, to możemy to zrobić. Klikamy. I w tym momencie nasz klucz prywatny jest zabezpieczony tym hasłem. Co to oznacza? Oznacza to w praktyce to, że nawet jak po jakimś czasie wejdziemy sobie na jakąkolwiek inną stronę, ja tutaj wybrałem blockchain.com w celu importu naszego portfela, to dajemy sobie wallet, import adres i prosi nas o private key. Ja skopiuję wcześniej już utworzony private key. Aby pokazać Wam, jak to działa, wklejamy sobie w tym miejscu, możemy nazwać Mój Import Private Key. I w tym momencie prosi nas o hasło BIP38. Jeżeli tego hasła nie pamiętamy, to oczywiście nie będziemy mogli dodać tego adresu. Jak i również na stronie bitadres.org, jak klikniemy sobie View Details. To niestety prosi nas cały czas o hasło. Wpiszemy sobie dowolne, damy odszyfrowanie, i niestety nasze hasło nie działa. Wiele osób myśli, że znalezienie takiego hasła jest to bardzo skomplikowana sprawa, i faktycznie tak jest. Ale jeżeli mamy krótkie hasło, z reguły powiedzmy, że ustawiacie krótkie hasło takie 4, 5, 6 znakowe, to możemy w łatwy sposób je odzyskać. Jeżeli jest to hasło 10 znakowe lub więcej, to jest to już dużo bardziej skomplikowane, ponieważ odszyfrowanie takiego hasła może zająć wieki. Ja Wam dzisiaj pokażę jedno narzędzie, jak można odszyfrować nasze hasło BIP38. Pamiętajcie, że do tego musimy posiadać private key, czyli klucz prywatny. Jest takie narzędzie jak Burt Force 38, ci którzy mają do czynienia nieco z programowaniem na pewno wiedzą co to jest. I na githubie link do tego oczywiście zostawię Wam w miejscu na opis pod tym filmem. Na GitHubie możemy sobie ściągnąć to właśnie narzędzie. Ja to narzędzie już pobrałem. W celu pobrania klikamy Code i Download Zip. Ja to narzędzie oczywiście już pobrałem do celów nakręcenia tego filmu, ale to nie jest jedyna rzecz, której będziemy potrzebować. Dodatkowo będziemy potrzebować Node.js'a do uruchomienia tego narzędzia. Link oczywiście też zostawię wam w miejscu na opis pod tym filmem. Ja korzystam z MacBooka, to klikam macOS Installer i w tym momencie pobiera mi się Node.js. Zanim zakończy się pobieranie, musimy mieć jeszcze jakiś edytor tekstowy, może być to nawet notatnik. Ja na MacBooku korzystam z TextMate, jest to bardzo fajne narzędzie, bardzo proste. Na Windowsa może być to Notepad. Jeżeli chcielibyście, żebym nagrał taki film, żebym nagrał instalację i używanie tego narzędzia na Windowsie, dajcie znać w komentarzach ponieważ wygląda to trochę inaczej niż na MacBooku. Node.js został pobrany, to teraz musimy go oczywiście zainstalować. Dalej, dalej. Akceptuję, instaluj hasło. I instalujemy Node.js. Eureka, mamy zainstalowaną najnowszą wersję. Teraz musimy zainstalować TextMate i po prostu instalujemy. Jak już mamy zainstalowanego Node.js'a i TextMate do edytowania plików, możemy zabrać się za instalowanie kolejnych narzędzi. W tym celu przechodzimy sobie. Najpierw musimy wypakować Burt Mamy wypakowanego, tego mogę usunąć, mi on nie będzie potrzebny. I odpalamy wiersz poleceń. Oczywiście w MacBooku nazywa się to Terminal. Na Windowsie odpalamy CMDK. Mało kto tego używa, ale za każdym razem jak coś ściągamy, mamy taki plik jak readme, jest on bardzo pomocny i pokazuje nam co musimy po kolei zrobić. Także zerknijmy, o co tu chodzi. Na samym początku musimy zmienić lokalizację na bootforce'a. W tym celu w terminalu wpisujemy sobie cd change direction i przeciągamy folder z bootforce'em, klikamy enter. Teraz jesteśmy w tym folderze właśnie. Co mamy tutaj następnego? Następne jest install gn. Także wpisujemy install gn enter. Następnie, o, nie wpisałem npm. Czy jeszcze raz npm install gn i klikamy enter. Tu musimy chwilę poczekać. Zawsze wywali nam jakieś błędy, jakieś warningi, ale najpierw przejdźmy do końca i zobaczmy, czy to w ogóle będzie działać. Czy mamy jakieś hasło, które musimy tu zrobić? Raczej nie. Także przechodzimy do następnego kroku. NPM Link. Wpisujemy NPM Link Enter. Tu mi pokazuje, że nie jestem na koncie administratora, jednak za bardzo mnie to nie interesuje. Kolejny mamy npm install save bip38. npm install save bip38. Enter. Następuje instalacja. Oczywiście wyskakują errory i warningi. Klikamy akceptację w celu zainstalowania. I wyskakuje mi, że komputer nie jest podłączony. Dajcie mi chwilę, podłączę komputer. Dobra, podłączyłem, mogę to anulować. Mamy zainstalowane 87 paczek, zaudytowanych 88. Audyt coś nam wykazał. Żeby naprawić błędy, wpiszemy sobie npm audit fix. Coś nam się tu zrobiło, to jest mniej ważne. Następnie przechodzimy do folderu Node. Najpierw musimy zobaczyć, czy w ogóle nam się utworzył ten folder. Utworzył pomimo warningów i errorów folder node. Nam się utworzył. Także zmieniamy ścieżkę, wpisujemy CD i przeciągamy. Oj. Tym razem node. Klikamy Enter. Jesteśmy w tym folderze. I co tu teraz wpisujemy? Kolejne jest npm install npm install myślnik save bip 38, klikamy enter coś tam przeszło, następne npm i npm małpa last test myślnik g i kolejne błędy, ale na to nie zwracamy uwagi, tak jak już powiedziałem i ostatnia komenda Sudo. I to nam oczywiście nie działa, dlatego, że musimy edytować index.js. Tak jak tu mamy napisane, można to zrobić komendą, a można to zrobić w dużo łatwiejszy sposób. Także przechodzimy do folderu BootForce. A. Note. Tu szukamy BIP38 i mamy index.js. Przechodzimy do linii 128 i musimy dać slash, slash //spacja zapisujemy to wyłączamy i teraz wszystko powinno być dobrze i próbowałem wystartować się nie udało bo jestem nie w tym folderze co powinienem także dajemy change direction folder z bootforcem enter i próbujemy node start.js i wyszukuje nam w tym momencie hasła. Zaraz zobaczymy czy narzędzie działa. Tu jest oczywiście przykładowy klucz. Brawo udało się. Znaleźliśmy hasło BIP38 do naszego portfela. Tak jak możemy zobaczyć że hasło zostało zapisane w folderze z hasłami. Czyli przechodzimy. Hasło to jest. Hej mamy to. W tym odcinku to będzie wszystko. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji i kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. A w następnym odcinku pokażę Wam, jakie możliwości ma to narzędzie. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.